I stand alone. And if they keep coming, I will never stop killing. No i witam was bardzo serdecznie w kolejnym, trzecim już materiale z weekendu z betą Diablo 3. Tak, właściwie wiem, jest już poniedziałek, jest po weekendzie, ale beta trwa do 19, więc gramy dalej. Dziś mam dla was trzy materiały, które będę rzucał pod rząd. Trzy materiały z trzech króciutkich dungeonów, znajdujących się za katedrą, w której byliśmy w poprzednim materiale. Doczytałem sobie trochę o niej, jak się okazało, ta katedra. O, właściwie chyba tak się tłumaczy katedra, jako katedra. Mam nadzieję. W każdym razie, jak czytałem, ta katedra to miejsce, w którym był uwięziony Diablo w pierwszej części. Tak. Więc wybaczcie po raz kolejny mój brak wiedzy o tej grze, ale mówiłem, nie grałem w pierwszą część, drugą część tylko liznąłem. Także mam prawo nie wiedzieć wszystkiego. Tak, dungeony na dzisiaj. Mówię, to są takie króciutkie dungeony, to materiały będą miały coś koło 6 minut. Dwa dungeony, takie niefabularne. Pierwszy, który zobaczycie w tym materiale, to dungeon taki po prostu do przejścia, do pozabijania paru wrogów, do podekspienia, do takiego szybkiego exploringu. W drugim materiale, który wrzucę zaraz po tym, zobaczycie jednego z questów, za który bodaj dostajemy achievementa. Zobaczycie, na czym ten quest będzie polegał. I trzeci dungeon, którego niestety całego nie nagrałem, czego bardzo żałuję, to dungeon, w którym znajdujemy fabularny artefakt. Nie wiem, do czego służy dokładnie ten artefakt. Nie wczytałem się w to za bardzo, poza tym nie grałem też praktycznie po kończeniu tego trzeciego dungeonu. Jeśli uda mi się, to pogram jeszcze dzisiaj, chociaż wątpię, bo jest już godzina pół do trzeciej, więc zapewne teraz serwery będą już zapchane, ale jeśli uda mi się wejść na nie, coś nagram jeszcze dla was. I wrzucę to we wtorek, także ten weekend będzie przedłużony o jeden dzień. Jako może taka rekompensata nieco piątków, w który zaczęła się ta otwarta beta. Tak, tutaj widzicie to właśnie, o czym mówiłem, to wykorzystanie tej umiejętności, tej miny. Czyli kładę ją pod siebie, podchodzą do mnie wrogowie, zostają ranieni. Nie wiem, jakieś ogromne obrażenia, ale zawsze jest to coś. Tutaj głupie trochę zrobiłem, idąc do tego dungeonu, ponieważ po drodze miałem ten portal, czy portal, no wiadomo, to przejście, skrót, dzięki którym mogę szybko podróżować między różnymi lokacjami, w których już byłem. Mogłem pójść sprzedać do miasta swojej temy, niestety nie zrobiłem tego, przez co musiałem parę rzeczy wywalić. Na szczęście były to jakieś tam słabsze rzeczy, zatem dużo kasy nie dostał. Chociaż o ile się nie wywaliłem też coś. Nie, nic magicznego chyba nie wywalałem, na szczęście. A jak mówiłem, że magiczne przedmioty jednak się tu bardzo przydają, ponieważ znik je możemy przerabiać na jakieś tam inne itemy, z których możemy robić sobie sprzętu kowala. Czyli właściwie motyw znany praktycznie w każdej grze tego typu. No, tak. No już widzę, zaraz dojdziemy do końca dungeonu. Wybaczcie, ten materiał jest nudniejszy. Ale naprawdę ponagrywałem te dungeony tak z takim zamiarem, żeby były trzy materiały. Czemu? Taka po prostu moja zachcianka, takie widzi mi się. Mógłbym je w sumie wrzucić jako jeden większy materiał, ale stwierdziłem, że podzielę to na trzy. Chyba są to tak naprawdę trzy oddzielne przygody. Tak, widzicie tu, nawet grając postacią, która atakuje z daleka, po prostu tak perfidnie podchodzę do moich przeciwników. Wiem, że głupio, że tak robię,
Chociaż może że takie trochę przysposobienie, bo w pewną wersję zamierzam grać też barbarzyńcą i na pewno będą się udawać z bliska, chociaż muszę przyzwyczaić się, żeby kiedy gram Demon Hunterem atakować z daleka. Tak. Tutaj macie, teraz widzicie, to jest taki kamień właśnie w po lewej. Kamień, dzięki któremu po prostu wydostajemy się z dungeonu. I kamień, na którym zakończymy ten materiał. Także zachęcam do komentowania, subskrypcji. No i do zobaczenia za jakiś czas w następnym materiale, który wrzucę od razu po tym. Na razie. Siemano.